Zawsze mnie interesują nowe wyzwania i nowe role. Za chwilę zaczynam pracę w filmie krótkometrażowym, którego scenariusz jest bardzo ciekawy i już ma Złote Lwy za scenariusz w Wenecji, więc jest to fajne wyzwanie. Gram bardzo starą kobietę z domu opieki społecznej w konfrontacji z młodą dziewczyną z domu poprawczego. Jest to coś zupełnie innego, nowego. To wymaga przemiany fizycznej i psychicznej również. Myślę, że to jest bardzo ciekawe wyzwanie i czekam na to z niecierpliwością. Staram się żyć w harmonii i trochę pracy, trochę wypoczynku, ponieważ udaje mi się to, część czasu spędzam z rodziną, trochę pracuję. Dla nas, dla naszej rodziny bardzo ważny jest festiwal CZPL, który odbywa się w lipcu, ostatni weekend lipca, 23, 4, 5 lipca i wszystkie siły rodzinne idą właśnie w tę stronę. Jest to festiwal CZPL imienia Pawła Królikowskiego. Staramy się przybliżać Czechom kulturę polską, a Polakom kulturę czeską. Przyjeżdżają do nas artyści z Czech. My pokazujemy swoich wspaniałych artystów w Kudowie i w Nachodzie, ponieważ festiwal rozszerzył się o Nachod, czeskie miasteczko. I tam będą się odbywać koncerty. W tym roku będzie Ania Rusowicz, w Kudowie będzie Stanisław Sojka. Jest koncert ogólny, który przygotowujemy, więc cała rodzina integruje się w trakcie festiwalu CZPL.